pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie. Dziś zapraszam na film o czymś, co mi ostatnio bardzo w duszy gra, czyli o damskich garniturach. Garnitury i takie całości od stóp do głów to jest jeden z głównych trendów tego sezonu. Często też mnie o garnitury pytacie, bo widzicie, że śmigam na co dzień w garniakach. I właśnie, dzisiaj pokażę Wam 5 takich moich garniturowych, miejskich, codziennych stylówek, bo garnitur to jest coś, co kojarzy nam się z dress code'em, z ubiorem do pracy, a wbrew pozorom jest to rzecz, która jest bardzo multifunkcyjna, bo możemy założyć stonowany garnitur do pracy, ale możemy również na przykład osobno nosić marynarkę do czegoś luźniejszego, osobno nosić spodnie. To jest też świetna alternatywa, jeżeli chodzi o kolorowe garnitury, wzorzyste na jakąś oficjalną wiosenno-letnią imprezę, może alternatywa do sukienki na wesele na przykład. Do tego bardzo podoba mi się taki cool vibe garnituru. Garnitur ma w sobie coś męskiego, chłopięcego, takiego wiecie, urwisowatego, zadziornego i w takich miejskich, codziennych stylówkach do trampek, w jakich ja lubię garnitury najbardziej, wygląda się właśnie tak z pazurem. Miejsko, ciekawie, że tak powiem. Także zapraszam Was na lookbook, ale zanim sobie na garnitury na mnie w miejskim wydaniu popatrzymy, to trochę historii. Bo skoro teraz chętnie sięgamy po garnitury, warto wiedzieć, kto je do mody damskiej wprowadził. A pierwszy garnitur w latach 60. w 1966 roku zaprojektował Yves Saint Laurent. I była to damska wersja klasycznego męskiego smokingu, nazywała się Le Smoking i była to po prostu taliowana, długa marynarka, teraz widzicie jak to wyglądało w oryginale, do tego spodnie z lampasem, był w tym komplecie też taki szeroki, smokingowy, klasyczny pas, do tego biała bluzka z żabotem i jeszcze kokarda czarna, zawiązana mucha jako kokarda albo po prostu kokarda u góry, także ja dzisiaj się troszkę właśnie na taką wersję Yves Saint Laurent z lat 60. Ubrałam, że tak powiem. I ten smoking damski wprowadził na salony, jeżeli chodzi o modę wieczorową, wtedy w 1966 roku małą rewolucję i zaczął się na garnitur damski szał. I rok później, bo w 1967 roku Yves Saint Laurent wprowadził już typowy damski garnitur, nie smoking, noszony tylko wieczorem damski, ale taki garnitur, czyli marynarkę ze spodniami, tak zwany pantsuit, który był do noszenia na co dzień. I był to garnitur w wielu wersjach, i bardziej luźny, i bardziej dopasowany, i w wersji tweedowej, i w kratkę. Były to różne opcje właśnie do noszenia na co dzień. I od tego czasu kobiety zaczęły nosić garnitury na co dzień. To nie było takie oczywiste, bo oczywiście damskie spodnie i komplety, marynarka, czy tam żakiet plus spodnie, były znane już od lat 30. w modzie. Natomiast po pierwsze, ubierano je głównie do uprawiania sportu, a poza tym do lat 60. noszenie spodni przez kobiety było źle widziane. To wszystko było w takim złym guście i złym tonie. A od czasu pierwszego smokingu i tego garnituru damskiego, czyli od 1966 i 67 roku, już garnitur na dzień noszony przez kobiety był rzeczą bardzo trendową, bardzo modną, taką dobrze widzianą na właśnie modnie ubranej kobiecie. Co więcej, stworzony, zaprojektowany przez Yves Saint Laurent damski garnitur później królował całe lata 80. Wiecie, tam już był power suit tak zwany, wtedy już wielu projektantów damskie garnitury robiło, też wtedy weszły poduszki na ramiona i tak dalej, także ta rzecz, ten damski garnitur później całe lata 80. był główną rzeczą, jeżeli chodzi o elegancką i taką codzienną modę dla silnej kobiety. No i właśnie od jakichś 2-3 sezonów jest obecnie również bardzo trendowy. I zobaczcie, jak ja noszę moje garnitury tej wiosny na co dzień. Pierwszy zestaw to będzie mój ulubiony garnitur tej wiosny, czyli różowy garnitur z marki Tova. Pokazywałam go w zakupach marca, o ile dobrze pamiętam. I to jest ta miękka klasyka, czyli ten taki najmodniejszy trend, jeżeli chodzi o garnitury tego lata, czyli miękkie, lejące się garnitury. I ja ten garnitur uwielbiam nosić do zwykłego t-shirtu pod spodem. To jest t-shirt z kosa, z długim dekoltem, też go ostatnio pokazywałam. On jest fajny, jeżeli macie duży biust i jeżeli nie chcecie czuć się w garniturze takie zapakowane. Bo garnitur to jest jednak taka rzecz, która bardzo mocno opakowuje, że tak powiem, sylwetkę. A jeżeli weźmiecie pod spód t-shirt z długim dekoltem, to on sprawi, że gdzieś tam szyja będzie dłuższa i będzie ta sylwetka u góry miała czym oddychać, że tak to nazwę. No i właśnie ja mam go w ulubionym połączeniu, jak powiedziałam, do luźnego t-shirtu, do
Adidasów, kropki też je pokazywałam w zakupach, to są jedne z moich ulubionych Adidasów i świetnie właśnie urozmaicają, tak przełamują eleganckość tego garnituru. Do tego jeszcze świetnie wygląda złota biżuteria, czyli biżuteria od W-Krug i jeszcze torebka Zofii Chylak, jasna, również ze złotym łańcuchem, świetnie złoto właśnie ten róż ożywia. I teraz ten sam garnitur właśnie, jak macie coś takiego w fajnym, wiosennym kolorze, możecie założyć również do innego zestawu. Tutaj widzicie na mnie po prostu do jeansów boyfriendów poszarpanych, do moich brudnych trampek z zeszłego roku, czyli do Golden Goose'ów. Ta sama torebka, mała zmiana spodni i butów i też paska do torebki i wygląda to już zupełnie inaczej, bardziej na luzie. Druga moja propozycja to jest, się śmieję, piżama, ale to jest garnitur, który jest bardzo lejący, z cieniutkiej wiskozy. To jest marka Fema. Ten garnitur ogólnie występuje w wersji z ptakami, a dla mnie został specjalnie zrobiony w wersji kwiatowej. Natomiast to jest takie coś piżamowego, coś takiego troszkę kojarzącego się właśnie jak męska, luźna piżama, ale świetnie wygląda do koronkowego topu. Świetnie też ta rzecz wygląda na wietrze, jak się chodzi. Ona może średnio wychodzi na zdjęciach, ale jak się chodzi, wieje wiatr, to ona tak gra z sylwetką. To wygląda, zwiększa sylwetkę, nadaje sylwetce miękkości. To wygląda bardzo tak letnio, miejsko i świetnie do tego również wyglądają złote dodatki i jak widzicie mam do tego moją nerkę Miu Miu, którą akurat teraz sobie wzięłam, przewiązałam jak torebkę. Ta nerka jest różowa, tutaj ten garnitur jest także w różowy wzorek, bo te kwiaty mają róż, także świetnie to się uzupełnia. Do tego wygodne trampki i mogę śmigać sobie lekko, miejsko, w bardzo ciepłej temperaturze, bo takie bardzo fruwające, lekkie, wiskozowe materiały nadają się właśnie na temperaturę 20 kilka stopni. Idealnie. Ale powiecie, dobra, Radzka, daj coś takiego bardziej biurowego. Dlatego trzeci zestaw to będzie garnitur z Mojito i to będzie garnitur, który idealnie założycie do biura, bo jest to garnitur w klasyczną kratkę, taki biurowy, elegancki, trochę mi przypomina brytyjskie klimaty. Ta kratka ma lekki czerwony kolorek w sobie, ale to jest bardzo leciutka czerwień, także taki garnitur będzie idealnie wpisywał się w biurowy dress code, ale założycie go również, tak jak ja go noszę, czyli do t-shirtu znowu podstawowego z kosa i do trampek, luźno, albo do klasycznej torebki w stylu Chanel. Moja Chanela już ma ile? 3 albo 4 lata, już po prostu jest bardzo zużyta, ale można, mogę ją sobie nosić właśnie do tego garnituru, albo mogę założyć do niego nerkę, też Miu Miu, też to będzie taki bardziej na luzie dodatek. I to jest prosty, miejski zestaw, który jednak przez to, że to jest całość, jest to garnitur, ma fajny, taki zadziorny vibe i robi ciekawe wrażenie. I teraz czas na wersję garniturową, wieczorową, czyli właśnie coś na jakieś wiosenno-letnie, ciekawsze, wieczorowe wyjście, może na wesele, może na jakąś inną okazję. Tutaj widzicie garnitur znowu z Mojito, ale garnitur w kwiaty, w takie jasne kwiaty, które do złota wyglądają przepięknie. To jest garnitur z długą, prostą nogawką. Ja ogólnie większość nogawek albo sobie podwijam, tak nonszalancko, albo po prostu obcinam, natomiast tutaj zostawiłam ją wypuszczoną, bo stwierdziłam, że ten garnitur na pewno będę nosić wieczorami, właśnie do na przykład moich złotych szpilek od Jimmy Choo. Gdzieś tam to złoto tak delikatnie spod tej nogawki błyska. Ogólnie ten zestaw świetnie się ze złotem komponuje i jest to, jak widzicie, taka wieczorna, z jednej strony elegancka, z drugiej strony bardzo modowa, bardzo w klimacie fashion propozycja na jakieś takie wieczorne, fajne, miejskie, letnie wyjście. Jak się rozmarzyłam, to sobie już tak gdzieś poszła wieczornie. Tak, a ostatnia rzecz to jest to, co mam teraz na sobie, czyli garnitur właśnie w klimacie bardzo retro, bardzo mamy tutaj lata 60., 70. i w Saint Laurent. I to nie jest garnitur, bo garnitur nie musi być stricte całością. To są po prostu spodnie, stowy, kuloty, które mam już w swojej szafie ze 2 lata spokojnie, plus marynara z Zary, taka lejąca się z tego roku, plus też bluzka właśnie z Zary. Ona ma normalnie krótki rękaw, ale teraz tego nie widać. No i właśnie w takim zestawie możecie pójść i na jakąś oficjalną okazję, mniej lub bardziej, nawet na jakąś obronę pracy na przykład magisterskiej czy licencjackiej, ale możecie do tego dołożyć inne buty, akcesoria i zrobić sobie z tego stylówkę a la Yves Saint Laurent lata 60. szalone w modzie. Także mam nadzieję, że mój film, taki poradniko lookbook Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś pytania a propos garniturów, zadawajcie je na dole, a propos sylwetek, to zawsze z chęcią na nie odpowiem. Garniturów jest wszędzie teraz pełno, zatrzęsienie. Mam nadzieję, że i Wy w tym sezonie znajdziecie swój idealny. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!